Hej, dzień dobry. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Aż musiałam wstać to nagrać, bo bym po prostu nie wytrzymała. Dawid przygotował sam chleb. Zobaczcie, jaki mu wyszedł. Z przepisu, który jest w informacji pod filmem, którego się przygotowuje ze składników w 15 minut. I jeszcze zrobił z tym, co ja lubię najbardziej, czyli z dynią. Żyć nie umierać, żyć nie umierać, żyć nie umierać. Oczywiście największy szpieg z tego domu. Zobaczcie, co tu zrobiłam. W kokonie mam przeróżne rzeczy, które będą w filmie chyba jutro, dokładnie. Będzie to film taki apteczny dla małej. Mhm. Widzicie Mirę? Mircia? No, także Mircia oczywiście największy szpieg w krainie tego domu. Z krainy tego domu. Chciał mi tutaj się wbić w to wszystko, więc musiałam tak trochę zabezpieczyć to pościelą, kołdrą, więc się udało. Ja skórą sobie leżakuję, no i czujecie ten chleb? Masakra. A, no i co do tego filmu, no to będzie taki film apteczny. Taki wszystko dla małej, mniej więcej coś tam też dla mnie. I ja ten film polecam obejrzeć, jeżeli oczywiście kogoś interesuje. Taka oczywista oczywistość z filmem z torbą do szpitala. Bo tam w torbie do szpitala w tym filmie mówię też o rzeczach dla mnie, których nie pokazywałam w tym filmie. Tu jest większość rzeczy, którą będę używała dla małej po prostu i polecam po prostu obejrzeć te dwa filmy, jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany. I czujecie ten chleb? Ja po prostu nie wierzę, nie? No. Link do chleba tradycyjnie w informacji pod filmem. Jeżeli nie będzie, no to z racji mojego stanu leżącego, z racji tego, że chciałam film jak najszybciej wyedytować, żeby nie przemęczać się. W sumie no mnie to nie męczy, ale gdybym sklerozę taką dostała, to proszę mnie poinformować, że zapomniałam. Tak, jak mi tu tym... Jezu, jak to się nazywa u kury? Matko, fajnie. No, i gdybym zapomniała, proszę mnie poinformować. I Dawid zrobił właśnie też, tak jak ja często robię, z przeróżnych mąk, bo były przeróżne mąki, słuchajcie. I wiem, że dał trochę żytniej, trochę pszennej, i trochę... W ogóle tam jeszcze jakąś dawał, nie wiem, coś tam pokombinował. I na koniec mi tylko powiedział, że dał coś od siebie. No nie wiem, no zjadłam kanapki, słuchajcie, ale co on dał od siebie, to nie wiem. Pytałam, ale nie chcę powiedzieć. No, bardzo dobry chleb, pyszny chleb, przepyszny chleb, wyszedł, wyrósł. Także niech mi żaden facet nie powie, że to nie wyjdzie. A to jest chleb, który ja chciałam przygotować sama, bo ja tak jak wam powiedziałam, to się przygotowuje dosłownie w 15 minut, bo to trzeba tylko wymieszać. A ja tego nawet nie odważam, tylko ja to robię na oko, bo ja już znam ten przepis po prostu tak, że ja go wykonuję na oko. I bym tylko stanęła, wlała do foremki ciasto i bym później leżała i czekała, aż się zrobi, no ale skoro Dawid się, wiecie, wziął i powiedział, że zrobi, no to nawet nie pisłam. Nawet, słuchajcie, nie pisłam. Nic, nawet nie zaprotestowałam. Mówię, dobra, niech się dzieje, co chce w tej kuchni. No i jeszcze oczywiście pomyślał i zrobił mi z dynią, nie? No i jeszcze jest jedna rzecz najlepsza. Okazało się, że jest taka mała resztka masła, ale okazało się, że w lodówce była kupiona śmietanka przecież do ubicia. Więc Dawid wziął szybciutko mikserek, ubił masełko i ze szklarni wziął od nas pomidorka i ten chleb. A ja wtedy, wiecie, już po prostu, no, na leżące to myślałam, że ja tu odpłynę. Dobra, więc mamy omówiony chleb i kurę babci Dany, którą też oczywiście kupiłam w promocji na Vinted, Nie w promocji na Vinted, tylko w dobrej okazji na Vinted, używaną, pokazywałam wam w filmie wyprawkowym, na którym zrobiłam niezły deal, nie? Cenowy. Się gra, się ma, się nie, jak to jest? To było w Chłopaki nie płaczą? Ten tekst w filmie? Jeżeli ktoś wie, to chyba tak. Czy tam było bunkrów nie ma i też jest zajebiście? A chodziło mi o tekst się gra, się ma, się skacze, się pływa, ciałko też ma się zajebiste. Jakoś tak to leciało, nie? Coś w tym stylu. Jakoś tak z tych polskich filmów to było. Także, no. I wczoraj był problem z kurą. Znaczy nie płakała ani nic.
My z Dawidem się zawsze nabijamy z tych niektórych nazw, bo to jest kura z firmy Lamilu i to się nazywa na stronie kura babci Dany. I zawsze się nabijam z tych różnych takich nazw i się zastanawiam, kto to kuźwa wymyśla, ta kura babci Dany jakaś, nie? No i mówiłam wam w filmie wyprawkowym, że jest jeszcze jeden model, który też mi się podobał i ona jest taka nastroszona, ta kura, ale stwierdziłam, że wolę jednak tą gładką. Też mi się bardzo podobała, też była w takim różowym odcieniu, ale w ogóle na Vinted jej nie było. No kupiłabym nową już, jak na promie oczywiście jakieś wtedy, ale nie było, no i stwierdziłam, że jednak bardziej praktyczna będzie ta gładka. No i znalazłam akurat w tym kolorze, którym potrzebuję, tą gładziutką. I ta druga się nazywa Dzika Kura Babci Dany, nie? No i ta kura. Wczoraj się tak nabijaliśmy z tej kury. Bo to nie jest kura babci Dany, tylko to jest ślepa kura babci Dany, bo ona nie ma oczu w ogóle. Rozumiecie to? Także to jest ślepa kura babci Dany po prostu, no. I ona tak czasami, jak się na nią popatrzy, to ona jest taka wystraszona i nie wiem, czy siedziała może na jednej grzędzie z tą dziką kurą babci Dany i taka wystraszona jest teraz u nas. Nie wiem, także ja, tak jak mówiłam w filmie wyprawkowym, kupiłam tę kurę ze względu na to, że po pierwsze, ona ma pomóc nam w karmieniu, a jeżeli nam nie pomoże, to właśnie pełni zajebistą, po prostu zajebistą funkcję poduszki takiej. Można to wziąć w podróż nawet. Do samolotu to może nie tyle bym to polecała, chociaż też by się może i nadawało. Ale do samochodu w podróż czy coś, to by było świetne. Później widzę ją jako przeróżne, wiecie, tu, żeby jak dziecko będzie siadało, żeby podtrzymywać, tu je posadzić, czy położyć je na kurze, żeby sobie trochę poleżała, albo jako dekoracja pokoju dziecięcego, pokoju dla dorosłych, sypialni, czegoś, jest po prostu piękna i dla mnie pełni teraz funkcję, że pomaga mi w spaniu. Ja ją kładę sobie właśnie albo całkowicie pod nogi, że nogi mam trochę, wiecie, jak mam kolana, tak mniej więcej jak mam kolana, to ją tak sobie podkładam trochę. Albo wkładam ją sobie między nogi. Albo też tutaj, jak jest brzuch i chcę się tak obkręcić i bardziej sobie poleżeć wtedy, to ją sobie podkładam i bez problemu, słuchajcie, leżakuję. Także ja polecam wszystkim mamom, które są w ciąży i zakupienie takiej kury, wielofunkcyjnej kury, nie? No. Także ja z kury jestem naprawdę mega zadowolona. No. Ciekawe, co ten Dawid jeszcze w tej kuchni odstawi, nie? Ja pierdzielę się. Chłopina rozkręciła masło, ubił, chleb zrobił, nie? Także słuchajcie, jak pokażecie waszym facetom te przepisy, nie? To nie ma zmiłuj, że nie wyjdzie. Ja nawet, wiecie, Dawid sam się wziął, mówi, daj no ten przepis. Mówi, ja tu przeanalizuję to, podpowiesz mi co i jak. Mówi, ja to zrobię. No to wiecie, dałam mu ten przepis, ale w efekcie on go nie oglądał, tylko ja mu wytłumaczyłam, o co chodzi. No i on to zrobił, tak jak według tego przepisu, tylko coś od siebie zrobił, nie wiem czy się pomylił i tak powiedział, że coś od siebie zrobił, bo też tak może być. Ale wiem, że zrobił jeszcze jedną rzecz inaczej. Zamiast obsmarować tą foremkę masełkiem, obsmarował ciutkę olejem i obsypał bułką tartą. I pamiętajcie, że właśnie warto smarować ten chleb, tą foremkę masłem, bo to masło daje taki, ja smaruję tak grubiej zawsze tą foremkę, zanim wleję to ciasto, dlatego że to masło daje taki zarąbisty posmak jeszcze, ten chleb taki zyskuje, także warto smarować masełkiem. A że Dawid właśnie nie zauważył tej końcówki masełka, to wysmarowałem olejem i też jak najbardziej można to zrobić i obsypać bułką tartą i chlebek się nie przykleja ani nic i wychodzi bez żadnego problemu, także dobra. Powiedziała, co wiedziała, leży, wypoczywa, jak widzicie, dbają, bardzo dbają, więc jak poleżakuję, to mam taką kosmetyczkę swoją małą, mini, z kosmetykami, żeby tylko na gębę coś nałożyć i nagram dzisiaj film z tymi rzeczami, aptecznymi, który będzie na jutro, więc jutro nie będzie vloga, tylko będzie film z tymi rzeczami aptecznymi, więc kto zainteresowany, to jutro będzie mógł sobie je obejrzeć. No, także ze swoją ślepotką, piękną, różowiutką, leżą dalej. Nic nie mówi, wiecie? Ona już jest u nas tak długo, ona nic w ogóle nie mówi. Ślepa, głucha, niemowa, dziwne. Dziwne. Może potrzebuje dziewczyna jeszcze czasu, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczcie znowu to samo, nie? Nie to, że teraz przemawia do was Miss Polonia czy coś w tym stylu, ale zwykły
korektor brwi, rzęsy i usta, i po prostu włosy rozpuszczone i uczesane i nowonarodzona kobieta, no. I jutro mam wizytę u lekarza kontrolną, więc trzymajcie kciuki, aby wszystko było w porządeczku, w tym właśnie stroju, w tym właśnie imidżu. Nagrałam dla Was film z aptecznymi rzeczami i pielęgnacyjnymi, tam jest proszek do prania i pieluchy i przeróżne rzeczy, które ja zamierzam stosować dla małej. I ja ogólnie czuję się naprawdę bardzo dobrze, uwierzcie mi, że naprawdę się oszczędzam. Tak jak mi pani kazała i robię wszystko to, co ona mi zezwoliła, więc ze spokojem, ja nie podejmuję sobie sama decyzji i nie robię, nie dozuję czegoś więcej niż ona mi kazała, niż nawet mój organizm czuje, jak kazała, tak robię, więc jak widzicie, Dawid nawet chleb piecze, został piekarzem, skacze tutaj wkoło nas i nam bardzo, ale to bardzo pomaga. Czy to leżenie jest nudne? Nie. Bo ja zawsze powtarzam jedno. Inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Mam jakieś takie małe chwile nudy. U mnie nuda naprawdę nie jest jakaś niespecjalnie długa, bo ja zawsze sobie znajdę jakieś zajęcie. Czy książkę, czy telewizję, czy w telefonie podubię, czy coś. Naprawdę zawsze sobie coś znajdę. Nie nudzę się, naprawdę. A czy idzie się tym zmęczyć? To tak, to twierdzę, że leżeniem idzie się zmęczyć. I im więcej człowiek leży, tym bardziej potrafi być zmęczony. To jest akurat fakt autentyczny i pod tym się podpisuję. Po prostu z własnego doświadczenia, na własnej skórze wiem, że im mniej się leży, im więcej się coś robi i pracuje oczywiście z głową, bo organizm też musi czasami odpocząć, bo to nie jest tak, że harujemy przez calutki rok 365 dni w roku bez urlopu, ale to jest fakt autentyczny, który przeżyłam na własnej skórze i się pod tym podpisuję, że im więcej leżymy, tym się więcej możemy po prostu zmęczyć i narzekać, jacy to my jesteśmy przepracowani, serio, naprawdę, leżenie to tak potrafi, kuźwa, jeszcze bardziej zmęczyć, że to człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy. Tak samo na moim organizmie oczywiście sprawdza się fakt, że im krócej śpię, tym jestem bardziej wyspana, wypoczęta. Także to się też u mnie jak najbardziej sprawdza. I powiem Wam, że ja w ciągu dnia nie śpię. Nie potrafię nadal spać w dzień. Nie mam takiej potrzeby spania w dzień. I naprawdę śpię 7-8, więcej godzin nie śpię. 6-7-8 godzin na dobę śpię. W tym momencie, nawet gdy jestem w ciąży, nie potrzebuję większej ilości snu. No na początku było to, po 12 godzin spałam, bo to większość kobiet też tak ma, że na samym początku po prostu by mogły spać cały czas. Ja w dzień nie spałam, ale spałam jednak prawie od 7 do 7 rano, więc spałam prawie po 12 godzin i jeszcze byłam niewyspana, ale to jest inna kwestia naszego organizmu i zagnieżdżenia się dzieciątka i tak dalej, które wysysa z nas wtedy energię. No dobra, no to co, no siedzę, leżę, siedzę, leżę, siedzę, leżę, tak jak widać. Dyskutuję do Was, humor, jak widzicie, mnie nie opuszcza. Jezus, już wiem, Boże Święty, zapomniałam Wam pokazać. Nie pokazywałam tego w tym filmie, który nagrywałam dzisiaj, bo to jest bez sensu, bo on tam się nie powinien pojawić, ta rzecz, ale szarpło mnie. Po prostu jak robiłam to zamówienie z apteki, tych różnych rzeczy, to kupiłam termometr kotka. Dobra, po pierwsze, on kosztował nie więcej niż 10 zł, to jest 8-7 zł. To jest kot. Kot, nie? Kot. To jest zrozumiałe, nie? Że to jest kot. I kto oglądał film wyprawkowy, ten wie, że ja uważam to za zbędny gadżet. Bo ja kupiłam ten termometr, ja mam jeszcze inny termometr, taką pandę czy koalę, czy kogoś tam takiego śmiesznego. I ja kupiłam to na samiuszkim początku i ja teraz po czasie po prostu uważam, że to jest zbędny gadżet, ale jak zobaczyłam, że to jest kot, to ja stwierdziłam, że trudno. Ten zbędny gadżet będzie u mnie w domu i tak samo ta panda albo koala, którą mamy, i tak samo ten kot będzie po prostu później zabawką do wody dla Laurki. Chyba że zamiast bawić i podtapiać tego kotka, będzie chciała podtapiać prawdziwego kotka, no to jej wybór, nie? Także koty są zagrożone, także mamy kota! No właśnie. Niech cię piorun w dupę czaśnie. Więc dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki za jutrzejszego lekarza, za jutrzejszą wizytę. Zdam wam relację i mam nadzieję, że
jutro wtedy vlog się pojawi i nie, pani mnie nie skieruje do szpitala, tak? Bo każda kontrolna wizyta wiąże się z tym, że pani mnie może wysłać do szpitala, więc trzymajcie kciuki, słuchajcie, i jakby coś tam się działo, to ja was będę informowała na tym, na Instagramie, nie? Więc jakbym tu zniknęła i musiała iść do szpitala czy coś, to wtedy tam jesteśmy na łączach i jesteśmy na linii. Ile będę mogła, to będę wam zdawała relacje, czy w postach pod zdjęciem, czy coś tam wam nagram na stories, zobaczymy jak to będzie. Więc trzymajcie kciuki, żebym jeszcze nie szła do szpitala, żebyśmy siedzieli i żebyśmy mogli leżakować sobie bezpiecznie po prostu w domu. No wiadomo, jak nie ma wyboru, no to musisz przetrwać po prostu ten szpital i nie ma wyjścia, wiadomo. Ale gdy mam wybór i mogę leżeć w domu, no to wiadomo, że wybieram dom, nie? No proste i logiczne. Przynajmniej ja. Mi się do szpitala nie spieszy. Więc dobra. Trzymajcie bardzo serdecznie, mocno kciuki, aby było wszystko ok. I zostawcie kciuka do góry. Widzimy się, moi drodzy. Mam nadzieję, że w jutrzejszym vlogu, jak nie, to na Instagramie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się. Cześć.